Quindi se vogliamo ne ha venti. Sì, dai, ora. Alle massacre di Darkspawn e Kurdeni, eh? Ecco, finisce che siete, potrebbe essere un upgrade. Uff. Musimy być bardziej potężni. Mniejsi. To są kiepskie rzeczy, dobra. Look at that, Ren. Could this be Tig Hedron? Darkspawn all over it. You can see their torches. We're getting close to something. Aye. The fight of our lives. Pięknie. Nice. One down. Dobra, to jest zejście niżej. Spoko. To jest zejście niżej, ale jeszcze nie schodzimy. Szybka podróż od razu. Nice. Tu jeszcze coś mamy. Generalnie mamy miejsca w ekipunku. W miarę bym powiedział. Fear the killing blow. We rest in the stone and pass our strength back to her. That's our reward. But the Darkspawn defiled these soldiers. They can't return to the stone. They'd only weaken her. We'll make the Darkspawn pay for what they've done. I've killed so many. But every time I stare into their black eyes, I know one day be quick enough. Stop it. It's the truth, Valta. I'm going to die down here. I can only hope it won't be like this. We'll burn the remains. Honor them with flame. Pięknie. Sobie drogą spoko zrobili ten, tą dwarfkę. Prawda ładnie wyglądał. Dobra. Chodźmy tutaj do obozu, bo potrzebujemy to. Obozik, obozik, tu 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 tu. Tam będziemy mieli misyjki na pewno przy stole. Przy stole będą misyjki. Tyle właśnie chcemy zrobić. Trzeba będzie się zastanowić nad upgradami, nie? Patrzcie. Obszar odblokowaliśmy. Nice, z głębokich ścieżek. Okej. Okay. Tu widzę, że na razie i tak nic nie ma. Zbadana otchłań. O. Patrzcie, to jest to. Tutaj to odblokowaliśmy. Ho! Masakra. Masakra. Dobra. Teraz tak. Musimy zobaczyć, co my tutaj mamy. Wyciskacz łez.
4% zmienna szansa na kartę krytyczne. Okej. Prawa to jest ta lewa, dobra. No to tak bardzo podobnie wygląda, nawet bym powiedział. A. Co? Czyli tak. To było moje, dobra. Kassandra. Tarcza. To jest słabe, więc co nie? Też jest słaby. Barik to wiadomo. Solas. Dobra. To by było tyle. Wyszklony przez krasnolud. Ładujesz mi Kassandrę, czy nie? Okej. Okay. Czy nie? Tu nic więcej nie ma ciekawego. Pas na granaty. Znakomity z silnej woli. Nie. Wysysania życia nie. Dobra. Są rzemieślnicze, gdzie jest kup sprzedaż? Nie ma. Co dostaliśmy? Tu jest modyfikuły. Tu jest to, to. Nic więcej nie ma, nie? Dobra, czyli musimy tutaj pewnie. Dobra, zejść do tego. Mountain. Ah, held by the stone then. A historian and a soldier. That's an unlikely friendship. What makes you think we're friends? The bickering. Fair enough. Valta's got the stones of a silent sister. Doesn't mean I won't give her a hard time. Shaper Volta said you're a veteran of the Blight. I was a wet-nosed recruit. But you survived. Swing your axe long enough, you're bound to hit something. You must have racked up a few stories. Maybe when this is all over, I'll have the time and ale to tell them. Most of Ren's stories end with decapitation. I'm an efficient guy. I'd like to know more about the Legion of the Dead. The Legion's pretty straightforward. We keep the Darkspawn out of Orzammar, and we're sodding good at it. Becoming a Legionnaire is a lifelong oath, one that can't be broken.
We celebrate our own funerals before coming to the Deep Roads. As far as our families and Orzammar are concerned, we're already dead. Hence the name. That's quite the commitment. Dokładnie. It isn't a glamorous life. Every legionnaire has their own reasons for joining. From the common criminal to the deep lord with illusions of grandeur. All are accepted. What about you? Why did you join? I had a responsibility. Oh. Thanks for your time. Poczucie odpowiedzialności, no proszę. The Inquisition is on everyone's lips. Even the Assembly has taken an interest. I'm told King Balin wished to meet you personally, but the Deshos talked him down. The earthquakes present too great a risk. When the previous king died, Orzammar nearly fell apart. How does one become a Shaper of Memories? I was born with a keen stone sense. It caught the Shaper's attention, but my passion for history earned me the title. It was never really a choice. You seem quite excited by the idea that these titans may exist. My connection to the stone allows me to hear it, but I can only listen. Titans can sing through the stone. It is extraordinary. We call ourselves children of the stone. What does that make the titans? What's life like in Orzammar? I haven't lived in Orzammar for 3 years, but I receive updates. Is there anything in particular you'd like to know? Do you miss living there? I do sometimes. Particularly the easy access to a warm bath and clean clothes. But the importance of my work outweighs the comforts of the city. Okay. A dwarf's caste seems to dictate their entire life in Orzammar. I could bore you for hours about our society's castes and the tensions that go along with them. Simply put, Hydra atakuje. And that is their lot in life. A member of the Smith caste can never join the Warrior caste and vice versa. Everything is predetermined. There's no way for someone to change castes. It is possible for a member of the lower caste to marry above their station, but only their children's caste will improve. Similarly, when dwarves are made casteless, so are their descendants. How's the political climate in Orzammar? There have been riots due to food shortages, but they will pass, I hope. I've no doubt some Deshers will try to use the situation for their own gain. But the king has a good hold over the assembly. What are Deshers? Members of the assembly, all noble-born. Through the assembly, they govern Orzammar. The king presides over them. That's enough about Orzammar. Of course. Thanks for the insight, Shaper. My pleasure, Inquisitor. My pleasure. Another time. Dobra. Smocze łuski, smocza kość. Dobra, ile tu ich kupujemy? A to w sumie możemy wszystkie kupić chyba, nie? To? Nie, bo są. Aha, one są niedmutowane, nie? No właśnie. Smocza błona nawet. Okej. Srebryt. Dobra, zobaczmy, co możemy skraftić lidiskiem. Stwórz zbroję, stwórz broń, dobra. Pięknie. Tak, ostrze kamiennego tropiciela. To jest to, co potrzebujemy. I teraz tak. Ajajaj. Smoczy ząb.
Arcymistrzowski. Daj mi to. Próbujemy, nie? I teraz tak, obrażenia. 400, ile tam było? 21, to jest to, dobra. To jest do kondycji siły ataku. 447. Do kondycji siła, dobra. Są tylko tyle? Smucza kość. To jest obrażenie, czyli ofensywne, rozerwanie. Obrażenia? Nie, obrażenie po prostu. Dobra, tak sobie dajmy to. Uprawienie do obrażeń do gardy, rozdarcie. 14 do ataku. Było coś więcej? 14 do ataku. Siły. Przenikanie. Daje 6, ok. Rozdarcie 8%. Przenikanie pancerza jest jeszcze, nie? Przenikanie pancerza 12%. Do obrażeń krytycznych 12%. Sprytu. Brutal sztylecik. Ej, weszło. Chyba weszło, nie? 491, nie? Pięknie. Nice. Przenikanie pancerza. 37% tutaj mieliśmy. 6 do zręczności. Więc co my tutaj mamy? Zręczność. Jeszcze jedno byśmy mogli craftnąć, nie? Lepiej by było. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy ten...
Nidzematsy są nam potrzebne tak de facto. Pski wywerny. Celebryt, jeszcze sobie weźmy. Serce burzy. Feniksa. To jeszcze sobie kupujmy. Wyprawiona skóra. Szkoda, że tutaj tego nie idzie, kurde, ten. W żaden sposób większej ilości, kurde, kupić, nie? Żelaza nam brakuje, można kupić tutaj. Kurde, powinno być, że przytrzymam i powinno spamować to, nie? A nic nie spamuje, nie? Niestety, tak to właśnie bywa. No i właśnie, to jest... Każdy urządzenie bronią zadaje dodatkowe urządzenie humanoidom, bestiom i zwierzęciom. No proszę, rób na zepsucie. Demonom i nie umarł. Dobra. To jest pazur niedźwiedzia. Może się uda. 30% nie jest to za dużo, ale przy 40 się udało, więc może się nam się uda przy 30. Jak nie, to i tak będzie dobrze. Smocza kość nadal. Tu mamy w ogóle rozdarcie. Premia do obrażeń krytycznych, szansa.
Nie, to nie tu. Tutaj powinny być... To... Zgardynie 7%, przenikanie pancerza 8. Nie udało się. Nie weszło. Nie weszło to, co chciałem, żeby weszło. Dobra. Ale to nic, to i tak jest lepsze. Nice. Uff. Dobra, zobaczmy, gdzie teraz zmodyfikuj broń. Proszę, ostrzy chaos, runa. Runa zepsucia. O, to już mamy nawet. A, bo to jest niebieska. No jak jest niebieska? O kurde, ciekawe. Pięknie. Amenus. Amenus papus. O kurde. Armor. Nie no, bo te broni nie mają żadnych takich. No jest tylko, że runa. Nie mamy trzonków żadnych, ani nic w tym stylu. Przedmiot poziomu 27. God damn it to hell. Dobra, a co my tu mamy? 269. Nie. Tu mamy pancerz Legionu Umarłych, który wygląda jak ta szata. Bo tylko wojownik wyszkolony. O kurde. Kassander, coś nie widać, nie? Okej. Okej. Wyjątkowo kolczuga herszta.